Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Dziś jesteśmy świadkami w trakcie liturgii Słowa w tę niedzielę uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jesteśmy świadkami niezwykłego sądu nad całą ludzkością. W Ewangelii mamy przepiękne przedstawienie, że oto Mesjasz jako król zasiada na swym tronie pełnym chwały i sądzi. Rozsądza wszystkie narody, wszystkich ludzi, wszystkich czasów, jak pasterz oddziela owce od kozów i sądzi z uczynków miłości. Bo byłem głodny, daliście mi jeść, spragniony, daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Stąd podstawowym kryterium sądu, czyli tym, na czym tak naprawdę zależy Panu Bogu, jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jak ono w Twoim życiu funkcjonuje? Czy jesteś człowiekiem pełnym miłości względem bliźniego? Po miłości okazywanej drugiemu widać naszą wiarę w Pana Boga. Pragnę jednak tę przypowieść rozczytać w nieco innym kluczu. Kto jest osobą dzisiaj najbardziej odrzuconą, sponiewieraną, spragnioną, która z krzyża mówiła: pragnę? Kto jest najbardziej złakniony ludzkiej miłości? Kto dzisiaj jest najbardziej opuszczony we współczesnym świecie? Czyż nie jest to Chrystus? Czyż nie jest to Bóg człowiek, który jest na peryferiach ludzkich zainteresowań? Czy udzielasz Chrystusowi schronienia pod swym dachem? Czy sam karmisz się Jego ciałem, słowem i w ten sposób nasycasz Jego szczęście własną osobą? Czy przyodziewasz Chrystusa uczynkami dobra w swoim życiu? Zastanów się, jaka jest Twoja relacja do Chrystusa, który chyba najbardziej w całych dziejach właśnie teraz jest najbardziej poniewierany, odrzucony czy zapomniany. Czy masz dla tego słodkiego gościa miejsce w swym życiu? Czy też postępujesz jak wielu i odtrącasz go? Rozważ, bo odbywa się sąd nad twą duszą, sąd z miłości do Boga, do Chrystusa i do drugiego człowieka. Czy kochasz? Na ile kochasz, jak kochasz i czy to jest widoczne w uczynkach miłości względem naszego boskiego mistrza i jego dzieci, braci i sióstr? Z tymi myślami pozostawiam. Do miłego zobaczenia za tydzień.